Sprawdźmy. Uwielbiam to. Cześć! Dziś bardzo szybka, smaczna i pożywna przekąska. Zrobię figi zapiekane z serem pleśniowym. Figi wcześniej umyłem. Rozkroję teraz na cztery. W międzyczasie już podłączyłem piekarnik na 180 stopni, żeby się nagrzał. Teraz figi rozgniatam. Te figi trzeba otworzyć. Tak, i figi mam zrobione. Teraz na górę kładę ser. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest kanał Małgorzaty Kryger, na który serdecznie zapraszam. Link do tego kanału znajdziesz w opisie tego filmu. Zasubskrybuj koniecznie. Ja daję ser pleśniowy, a ty możesz dać taki, jaki lubisz po prostu. Naturalny jakiś camembert, czy jakiś taki po prostu swój ulubiony. I my uwielbiamy taki właśnie pleśniowy. Teraz dajemy rozmaryn. Przyprawiamy figi delikatnie solą i pieprz czerwony. I wkładamy do piekarnika na 180 stopni do momentu rozpuszczenia sera. Około 10 minut to będzie, 10-15 minut. Moja przekąska już jest gotowa. Teraz jeszcze na górę trochę oliwy. I można się zajadać. Sprawdźmy. Uwielbiam to. Dużo sera. Tak, dużo sera, figi. Naprawdę bardzo pożywna przekąska. Polecamy spróbować ten przepis, bo naprawdę jest ciekawy. Na dziś z naszej strony to wszystko. Polecam ten przepis i do zobaczenia w następnym odcinku.